Dzień dobry. Acerola, nazywana inaczej wiśnią z Barbadosu, to tropikalny owoc pochodzący z Ameryki Południowej i Środkowej. Jej owoce bowiem wyglądem przypominają wiśnie, choć zawierają po 3 nasiona. Są okrągłe o średnicy do 3 cm. 100 ml omawianego soku dostarcza 28 kilokalorii, około 6 g węglowodanów, w tym 5 g cukrów, około 1 g błonnika oraz około 0,5 g białka. Nie zawiera tłuszczu. Jest bezpośrednio wyciskany, pasteryzowany. Nie powstał z koncentratu, nie zawiera konserwantów, barwników i aromatów oraz jest bez dodatku cukru i wody. Osad i mętność soku są naturalne i świadczą o wysokiej jakości produktu. Pasteryzacja to proces podgrzewania produktu do temperatury powyżej 72 stopni Celsjusza, mający na celu zniszczenie lub zahamowanie wzrostu drobnoustrojów. Proces ten wydłuża trwałość produktu. Obecna w soku witamina C stymuluje układ odpornościowy do produkcji przeciwciał, które chronią przed atakiem wirusów. Do tego ma działanie antyoksydacyjne i chroni organizm przed wolnymi rodnikami, obniżając ryzyko chorób nowotworowych, miażdżycy czy Alzheimera. Obniża także ryzyko choroby wieńcowej, redukuje poziom cholesterolu we krwi, zwiększa przyswajalność żelaza niechemowego. Ma także wpływ na produkcję kolagenu. Niestety, witamina C jest bardzo wrażliwa na działanie wysokiej temperatury, w związku z czym proces pasteryzacji obniża jej zawartość w produkcie. Acerola poza witaminą C zawiera śladowe ilości witaminy A i witamin z grupy B. Ze składników mineralnych obecne są potas, magnez, wapń, fosfor i sód. Acerola ma w swoim składzie wiele związków bioaktywnych z grupy polifenoli, rutynę i antocyaniny. Zawiera także karotenoidy, luteinę, likopen i beta-karoten. Beta-karoten korzystnie oddziałuje na system odpornościowy, proces widzenia oraz ma znaczenie w profilaktyce u miażdżycy. Wraz z luteiną obniża ryzyko wystąpienia zaćmy i zwyrodnienia plamki żółtej. Produkt może być spożywany przez osoby z cukrzycą. Natomiast kobiety w ciąży i karmiące powinny zachować ostrożność podczas stosowania produktów z acerolą.